Cześć kochani, tu wasza Asetra i przychodzę do was z filmem takim ala informacyjnym. Wiem, że miał być odcinek Empty Souls, ale ze względu na moje samopoczucie i zdrowie przełożyłam go na przyszły tydzień, ale nie na weekend, tylko jakaś środa, coś takiego. Jeszcze będę was informować. Najczęściej będę aktywna na Instagramie, więc tam najczęściej będą wstawiane informacje dotyczące odcinków i tak dalej. Ale przyszłam do was stricte filmem, który planuję, co będzie się działo na ten rok. Co planuję dla was na ten rok, więc bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Po pierwsze, mam dla was do powiedzenia to, że po 21 odcinku Empty Souls, przez to, że zakończenie będzie jakie będzie, daję wam coś w rodzaju epilogu, który będzie wam wyjaśniał i będzie wam pokazywał, co się stało, co odwaliło się na tym końcu, bo dosłownie końcówka jest taka, że jakby wam w trakcie najważniejszego momentu wyłączyli prąd, coś takiego, albo internet, coś, no coś w tym stylu. I ten epilog jest po to, żeby wam jakby może określić, co się stało i naprowadzić was w sumie w kolejny serial? Wprowadzić was w sumie, mniej więcej. Żebyście nie zostali z niczym tak naprawdę, bo no, no masakra. Myślę, że ten epilog to jest coś w porządku. Szczególnie, że no chwyta, bynajmniej mnie chwycił za serce i mam nadzieję, że was również i że wam spodoba się taka alternatywa końca, więc no, mam nadzieję, że to akurat wam się spodoba, jeśli chodzi o koniec całego serialu i zakończenie jego tematu, bynajmniej tym i że no, no w sumie to już jest koniec, bynajmniej no serialu Empty Souls, no ale coś się jeszcze szykuje. Mówiąc kolejny punkt, to jest jakaś taka pewna niespodzianka po serialu i po epilogu, który dla was planuję. Jest to takie fajne zwieńczenie tego końca, tego całego serialu, taka kumulacja wszystkiego w jednym. I mam nadzieję, że no też was to chwyci, bo mimo wszystko ten serial ma coś w sobie. Może nie jest jakiś, nie wiadomo jaki idealny, ale myślę, że myślę, że to tak fajnie was jakby w niego wciągnie pomimo wszystko i jednak będziecie mieć do niego sentyment pomimo wszystko. Kolejno, co planuję po już wszystkim, co związane z serialem, jest Q&A i jeszcze na Instagramie i mam nadzieję, że pod tym filmem zaczniecie zadawać pytania, nie tylko do mnie, ale i w stosunku do serialu, jakie macie do niego pytania, w końcu się zakończył i będę mogła odpowiedzieć na niektóre pytania, które może was nurtują po zakończeniu. Albo będą was nurtować po zakończeniu i może was to coś ciekawić. I myślę, że to Q&A będzie idealne. No i oczywiście w tym Q&A możecie, do tego Q&A możecie również zadawać pytania co do nowego serialu, bo mogę was już mniej więcej naprowadzać, o czym będzie i mam nadzieję, że ten typ wam się spodoba, bo no, planowałam go już chyba od ponad pół roku, a jak nie roku, więc no cóż. No, może być bomba. Mi się podoba bynajmniej. Co kolejne do omówienia, jest też planowana seria, o której mówiłam już na Instagramie i jest ona związana z moim uniwersum
I jest to na przykład, powiedzmy, taka księga, gdzie wszystko jest jakby wpisane, na przykład, powiedzmy, jak są bestiariusze czy coś, ten deseń, to na przykład opowiemy trochę o Wenandii, jakie były ich początki. I już mam co do tego pytanie, że czy byście chcieli, żebym mówiła to ja, jako ja, o, czy jako na przykład Raymond, który jest chyba najbardziej charakterystyczny z całych, ze wszystkich Wenandii, więc może byście chcieli taki smaczek, że mówiłby to, jako dubbingował to Raymond, bo myślę, że to nawet dosyć interesujące i ciekawe. No i myślę, że może by było nawet w porządku, ale to już myślę, że od was zależy i jeśli już będę zaczynać, to może jeszcze was się o to spytam. I będę tam na przykład po kolei opowiadać na przykład od czego to się zaczęło i jak to się w ogóle stało, że Wenandii istnieją i tak dalej. Od czego się to wszystko, no od takiego małego zalążka, co się stało w historii, że powstali Wenandii. O, może coś takiego was to bardziej naprowadzi. I myślę, że to też jest w porządku, bo to was jakoś takoś wprowadzi w ten świat tych tutaj, no, bohaterów. I myślę, że to jest nawet całkiem spoko i taka jakaś alternatywa odciągania was trochę od takich stricte serialu, ale za to będziecie mieć jakiś zalążek informacji. No i mogę jeszcze, oprócz Wenandii, będą również inne rzeczy, na przykład właśnie jakieś artefakty, typu na przykład te 6 klejnotów nacji, czy też mapa Rejtana, albo sztylet odkupienia, czy coś w ten deseń. Mogą być również inne przedmioty bądź istoty, o których będę mogła tam opowiedzieć. I jeśli będziecie tego bardziej ciekawi, oprócz oczywiście tego z Wenandii, które zrobię i będzie na kanale za jakiś czas pewnie, to myślę, że jeśli wam się spodoba, to będę mogła to kręcić dalej i tego, o co będziecie prosić najwięcej, to nakręcę to, no, opowiem wam to wszystko i będziecie mieć taki zalążek informacji w jednym filmie. Bynajmniej w odcinku na przykład. Odcinek pierwszy, Wenandii, jak powstali, coś takiego, nie? I tak będzie, może być również właśnie z sztyletem, z mapą Rejtana, czy innymi artefaktami lub też istotami. Więc no. Kolejne, co planuję na ten rok, to jest DIY, które wam obiecałam. Bynajmniej ludzie z Instagrama na pewno o tym wiedzą, że planowałam zrobić DIY pokoju, tego, którego już widzieliście w Empty Souls, ale stwierdziłam, że zrobię to, kiedy będę miała więcej czasu. I tak będę robić nową scenografię do nowego serialu, więc myślę, że w tym czasie będę to nagrywać. I jak będę miała, kurde, statyw, bo mój gdzieś się zagubił, zawieruszył i nie wiem, gdzie jest. Więc będę musiała odłożyć pieniążki, żeby sobie kupić statyw. Nie jest jakiś specjalnie drogi, ale chciałabym po prostu, no. Bo dzięki temu w sumie będzie, no, nie będę miała problemu z ustawieniem kamery, więc no cóż. Więc no na pewno DIY i będzie tego dosyć też sporo, myślę. Bo jeśli chodzi o jakieś pokoje, właśnie jakieś typu nowoczesne, albo właśnie takie starożytne, takie jak teraz, coś w ten deseń i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że coś takiego. No i oczywiście, co planuję jeszcze Asetra? No nowy serial, o którym już w sumie wiecie z Q&A i tak dalej. Ludzie z Instagrama wiedzą troszkę więcej, ale myślę, że ogólnie rzecz biorąc o nowym serialu będziecie się dowiadywać z Q&A albo w ogólnym wprowadzeniu, albo jak już się pojawi prolog, prawda? Więc no. Halo. Hello. Teraz będę mógł jeść, nie tak? Co? Nie będę mógł teraz jeść, nagrywasz. Zaraz co zjesz. Dobra. Nie, cięcie to. Kurde. Co ja tam miałam? A. Jezu, teraz to się zdekoncentruję. Mnie tu nie ma.
dobra, nie macie. No i oczywiście po serialu będzie ta systematyczność. Myślę, że tak jakoś będzie jeden film co tydzień albo możliwe co dwa tygodnie, jeśli będzie mnie coś blokować i będę zajęta przez jakiś weekend albo ogólnie przez tydzień, bo będę miała, nie wiem, jakieś przygotowanie do matur czy cokolwiek i będę musiała się trochę pouczyć albo no po prostu nie będę miała czasu, bo będzie, nie wiem, coś będę miała zaplanowane i no nie będę miała czasu. Więc no. I jeszcze miałam jedną prośbę od jednej dziewczyny z Instagrama o film na przykład na temat przeszłości Izaka i Natalii. Jednak tak po dłuższym zastanowieniu myślę, że i tak to będzie wspomniane już w kolejnym serialu o ich przyszłości i nie wiem, czy będzie sens robienia tego filmu, ale jeszcze się nad tym zastanowię, bo może jednak no coś tam no może wyjdzie, może nie, może tak, nie wiem. No i ostatnia kwestia to, że no, gdy skończą mi się materiały, te wszystkie, które wam wymieniłam powyżej, to może się pojawić taka większa przerwa, no chyba, że jeśli no, coś mi podsunięcie jakiś pomysł, albo właśnie spodoba wam się ta seria, o której wam wspomniałam, to może jeszcze pojawią się w najbliższym wtedy czasie filmy, no ale jeśli nie będzie takowych, to no będzie jakaś taka lżejsza przerwa, nie wiem, z jakiś miesiąc może ewentualnie, no ale jak na razie nie planuję żadnej przerwy i no. No i filmy raczej będą starały się być systematyczne, raczej ja staram się być systematyczna w filmach, więc no, chyba wszystkim powiedziałam i no cóż, mam nadzieję, że te plany na ten rok wam się spodobają i w sumie no to tyle, nie? I no cóż, no, to chyba wszystko. No i no, do zobaczenia w ostatnim odcinku Empty Souls, no i w tym epilogu i tej małej niespodziance ode mnie dla was, więc no, no to co? No to do zobaczenia, na razie, no i no, pamiętajcie, żeby sobie jeszcze nadrobić serial, jak czegoś nie widzieliście czy coś, to sobie nadróbcie i ten, no, no, no to pa, 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 do zobaczenia, no pa, 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 pa.